staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewijać do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Marek Krajewski. Darłowskie śledztwo Eberharda Mocka. Zmarli, jeśli nie zostaną oddzieleni od żywych, czynią ich szalonymi. Pieśń pogrzebowa ugandyjskiego plemienia Nyakuso. Radca kryminalny Eberhard Mock siedział w miejskiej piwiarni Waltera Pikruna przy Markplatz 58. Wypił naraz dużą stopkę wódki i popił szczecińskim piwem Borisza. Pachnące dymem mięso węgorza oddzielił nożem od skóry, skropił cytryną i poukładał na miękkim miąższu świeżej bułki. Tak bardzo smakował mu węgorz 13 lat temu. Patrzył na rybaków i rzemieślników pijących piwo przy ciężkich dębowych stołach. Wdychał zapach pieczonych śledzi i nie mógł odpędzić myśli, że przyjechał tu właściwie tylko po to, aby wchłonąć raz jeszcze te wszystkie smaki i zapachy. Innego powodu nie widział. Na pewno nie chodziło o honorarium. Był zbyt dobrze uposażonym funkcjonariuszem policji kryminalnej, nie zaś zwykłym prywatnym detektywem, chciwie łaknącym każdego fenika. Wprawdzie zaliczka na poczet honorarium wypłacona mu przez wrocławskiego fabrykanta przypraw Ryszarda Roppa za znalezienie zaginionego syna była bardzo hojna i do tego 3-0, ale Mock wiedział, że to nie ona była przeważającym argumentem za podjęciem darłowskiej misji. Na pewno nie chodziło też o nadmorski wypoczynek, bo nie znosił opuszczać swój kochany Wrocław, a potrzeby wytchnienia na łonie natury od dawna nie odczuwał. Zwłaszcza teraz, kiedy październikowe dni stawały się coraz chłodniejsze. Mogło chodzić o zupełnie inny powód, który źle rokował darłowskiemu śledztwu. Wspomnienia mogły go znieczulić, przytępić jego instynkt psa gończego, zablokować sprawnie funkcjonującą maszynę umysłu. Musiał się z nich otrząsnąć, najlepiej przez przypomnienie sobie, po co tu właściwie przybył dziś rano. Położył na stole dwie monety jednomarkowe i wyszedł z lokalu. Ruszył na ukos przez Markplatz i zszedł do sklepu kolonialnego, aby kupić tam herbatę i papierosy. Stojąc przy ladzie, podziwiał szereg kaligraficznie opisanych szufladek. Sprzedawca w śnieżno-białym fartuchu zamknął jedną z nich i otworzył inną, skąd wydobył laskę wanilii. Mock zrozumiał ten gest jako symboliczny znak. Powinien postąpić tak jak sprzedawca. W jednej szufladce zamknąć wspomnienia, tworzyć inną ze zleceniem Ryszarda Roppa. Król przypraw zjawił się u niego przed tygodniem i zaproponował mu 5000 marek za prywatne dochodzenie. 3 lata temu spadły na mnie 2 nieszczęście. Zapał ciężko Ryszard Ropp, siedząc w salonie nowego wrocławskiego mieszkania Mocka na Reidigerplatz. Najpierw utopił się w morzu mój jedyny wnuczek, Hans. A zaraz potem zaginął mój jedyny syn, Heinrich. Mieszkał daleko stąd. Lat 47, wybitny muzyk, pracowity kapelmistrz, od lat wdowiec. Zawód tak daleki od mojego, jak dalekie jest miejsce zamieszkania Heinricha od naszej śląskiej metropolii. Nigdy się dobrze nie rozumieliśmy.
Rob przesunął pachnącą perfumami chustką z koronką wyszywaną złotą nicią po swych mokrych, obwisłych policzkach. Niechże pan zrozumie, drogi radco. Starego człowieka, który zgromadził ogromny majątek, nie ma go komu przekazać. Muszę wiedzieć, czy mój syn żyje, czy nie. Najgorsza wiedza jest lepsza od radosnej niewiedzy. Niedługo umrę, drogi radco. Tak, wiem o tym dobrze i dlatego traktuję ten fakt bardzo spokojnie. Boję się tylko jednego, że umrę, nie znając prawdy. Najboleśniejsze jest dla mnie to, że w godzinę śmierci nie będę wiedział, jaką mam podjąć decyzję. Czy zapisać swoje fabryki, folwarki i udziały jedynemu, może jeszcze żyjącemu potomkowi, czy też przekazać je sierocińcowi, Mater Dolorosa. Muszę wiedzieć, czy mój Heinrich żyje. Inni już go szukali, ale byli kiepscy detektywi. A pan jest najlepszy w całych Niemczech. Dziękuję za komplement, panie prezesie. Mok nie starał się nawet ukryć rozdrażnienia w swoim głosie. To, co teraz powiem, nie będzie tak miłe, zwłaszcza dla mężczyzny w zaawansowanym wieku i słabego, jak słyszę, zdrowia. Muszę to jednak powiedzieć. Od lat mam do czynienia z zaginięciami i wiem jedno. Najczęściej... Wiem, co pan chce powiedzieć, przerwał mu Rob. To rzeczywiście bardzo bolesne i nie chcę tego słyszeć od pana, jakkolwiek... Bardzo pana szanuję. Jest mi pan obcy. Powiem to sam. Zaginięcia najczęściej... Dzwon na kościele św. Elżbiety przy Grebschenstrasse wybił południe. Kiedy Rob skończył mówić, salonowy zegar uczynił to samo. Ku irytacji Moka później się 3 minuty. W kuchni naraz odezwała się kukułka. Wszystkie zegary inaczej chodzą, powiedział Mok ze złością i spojrzał niechętnie na Ropa. Nie podejmę się tego zadania. Po prostu mi nie chce się nigdzie jechać. Błagam pana, niech pan jedzie do Darłowa i znajdzie mojego syna. Dokąd? Do Darłowa, nad morze. Podwoję pańskie honorarium i oddam panu do dyspozycji darłowskie mieszkanie mojego syna. Niech pan tam jedzie, choćby i teraz. Na wszystkich świętych może tam pan wypoczywać, choćby do Wigilii. Mok podszedł do okna i zamyślił się. Po minucie odwrócił się i rzekł. Dobrze, biorę to zlecenie. Właściwie nie mam teraz w prezydium niczego pilnego do roboty. Wezmę zaległy urlop. Dobrze. Jadę. Richard Robb, wychodząc od Moka, błogosławił siłę, jaką daje pieniądz. Nie wiedział, iż powód był inny. Nazwa Darłowo brzmiała dla radcy kryminalnego jak pierwsza miłość. Mieszkanie kapelmistrza spętarnego kościoła świętej Gertrudy, Heinricha Robba, mieściło się w Darłowie przy Karwicer Landstrasse 7. Zajmowało pierwsze piętro pięknego domu z narożnym wykuszem w kształcie wieżycy, pokrytej drobną dachówką w formie rybiej łuski. Wykusz był częścią pokoju nieżyjącego wnuka Richarda Robba, małego Hansa. W pokoju z wykuszem stary służący kapelmistrza i jednocześnie były kościelny od świętej Gertrudy, August Pagel, napalił w piecu i pościelił łóżko dla Moka. Policjant miał do swojej dyspozycji jeszcze kuchnię i spiżarkę. 2 pozostałe pokoje były zamknięte na klucz. Mok nie ufał obcym mieszkaniom i hotelowym pokojom. Zbyt często wchodził do nich niezapowiedziani goście. Ze starego nawyku zamknął dokładnie drzwi wejściowe na klucz i na łańcuch, przytrzaskując nimi kilka czarnych nitek. Przypuszczał, że będzie miał kłopoty z zaśnięciem, zwłaszcza przy wyciu wiatru, który owiewał wieżycę. Uczynił zatem to, co zwykle robił w takich sytuacjach. Przed snem wypił w łóżku butelkę piwa. Pomogło. Zarejestrował w pamięci godzinę 11, ziewnął potężnie, przyłożył głowę do chłodnej, pachnącej poduszki i począł przypływ senności.
Wydawało mu się, że doznaje zawrotu głowy i wpada w jakiś spiralny lej. Przeraziło go to na tyle, że otworzył oczy. Ze zdumieniem spojrzał na zegarek. Minęły 4 godziny, a jemu się zdawało, że 4 sekundy. Była 3:00 w nocy. Godzina upiorów. Było bardzo cicho. Wiatr przestał już wyć. Pokój zalewała biała poświata. Mok był zły na siebie, że nie zasłonił okna w wykuszu. Wstał, aby naprawić ten błąd. Spojrzał przez okno i nie ujrzał niczego poza mleczną bielą, z której wystawały poszarpane gałęzie świerku. Wydawało się, że na zewnątrz płyną całe kłęby mgły, rozświetlane przez gazową latarnię. Było bardzo zimno, nawet jak na koniec października. Para z oddechu Moka osiadała na szybie. Wtedy za drzwiami sypialni usłyszał kilka następujących po sobie dźwięków. Zgrzytliwych jak zardzewiałe koło, monotonnych jak jękliwa skarga. Potrząsnął głową, jakby doznał złudzenia. Za drzwiami ktoś dmuchał w dziecinne organki. Dźwięki cichły i potężniały, jakby gręcy zbliżał się do progu sypialni, a potem się od niej oddalał. Skrzypiały deski podłogi w przedpokoju, raz bliżej sypialni, raz dalej. Mok sięgnął pod łóżko po pistolet. Kiedy skrzypienie było całkiem bliskie, Mok podbiegł do drzwi i gwałtownie otworzył. Wymierzył w ciemność. Nic nie widział poza parą swojego oddechu. Nic nie słyszał poza łomotem serca w piersi. Namacał łącznik światła i przekręcił go. W przedpokoju przy drzwiach wejściowych siedziała lub kucała skulona, zakapturzona postać. Z kuchni dobiegło głośne warczenie psa. Mok natychmiast odwrócił się w stronę tego grocznego odgłosu. Po ścianie przemknął cień. Radca kryminalny oparł się o ścianę i przeniósł muszkę pistoletu z kuchni na drzwi wejściowe. Nie było już tam żadnej istoty w kapturze, a w kuchni najlżejszego cienia na ścianie. Z każdego kąta spozierała malocholina pustka niezamieszkałych pomieszczeń. Czekał. Mijały minuty. Żadnego ruchu, żadnego skrzypnięcia desek podłogi. W mieszkaniu był tylko Mok. Stał w oświetlonym pomieszczeniu, dzwonił zębami z zimna i strachu, a przepocona koszula nocna przyklejała mu się do ciała. Nagle na zewnątrz, na ulicy lub na klatce schodowej, ktoś kilkakrotnie dmuchnął w organki. Potem wszystko ucichło. Mok podszedł do drzwi mieszkania. Wisiał na nich solidny łańcuch, który on własnoręcznie wczoraj zaciągnął przed snem. Nienaruszone czarne nitki były na swoim miejscu. Radca kryminalny nie zasnął już do rana. W domku przy wejściu na cmentarz mieszkał wraz ze swoją żoną stary służący i kościelny, August Pagal. Jeżeli cokolwiek mogło ucieszyć małżeństwo Paglów, to na pewno nie była to wizyta Moka. Nie mamy pojęcia, gdzie może być kapelmistrz Heinrich Rob. Siwe, sterczące kępki włosów wokół łysej czaszki Pagala upodobniały go do starego sępa. Powiem panu to, co mówiłem innym detektywom. Z Robem przyjaźnił się poprzedni grabarz Kranicki, ale on już nie żyje. Ale gdyby żył... Pagal umilkł gwałtownie. Nawet gdyby żył, to co? Mok przeniósł szybko wzrok z wypucowanego blatu kuchennego stołu na kościelnego i podniósł głos. No co pan tak nagle ucichł? Panie Pagel. Kranicki był obłąkany. Siwe długie włosy wysuwały się spod czepka Elfriede Pagel i okalały jej chudą twarz zapadniętymi ustami. Mumifikował trupy zwierząt. Mieszkał w grobowcu, który postawił sobie za życia. Za szybko chciał wejść do świata zmarłych, a oni pomieszali mu zmysły. Przyjaźnili się,
powtórzył Mok w zamyśleniu, a potem wyszeptał sam do siebie. Jutro święto zmarłych. Żywi ludzie zwiedzają swoich zmarłych, rodziny i przyjaciół. Zdjął melonik, przygładził włosy i zapytał, który to grobowiec? Z czerwonej cegły. Pagel uciekał gdzieś wzrokiem. Duży jak dom. Kto ma do niego klucze? Ktoś z rodziny? Na ogół jest otwarty, odpowiedział Pagel. A klucze ma jego syn, Wolfgang Kranicki. Też graba się ogrodnik, ale teraz to on gdzie pije i niczego pan od niego się nie dowie. Najlepiej przyjść o 6 rano. Wtedy zaczyna pracę. Powiem. Potem trudno go złapać. Rzadko go widujemy, mimo że mieszka tu po sąsiedzku. A Hans Rob, syn kapelmistrza, zapytał Mok. Jaki był i co się właściwie z nim stało? Jak utonął? Który to jego grób? Ktoś tam przychodzi w święto zmarłych? Był nieudany. Alfreda Pagel poruszała sękanymi palcami po stole, jakby grała na pianinie. Źle czytał i pisał. A właściwie nie pisał, tylko bas grał. Grać wcale nie potrafił. A jego ojciec tak tego pragnął. Nie pomogły prośby i groźby. Szczeniak jedynie całymi dniami dmuchał w organki. Wszędzie łaził ze swoim psem. Miał lat 10, kiedy utonął. Może już go nie oddało. Dziękuję. Mok wstał i włożył melonik. Zapragnął nagle świeżego wdechu nikotyny. A, jeszcze jedno. Poproszę o klucze do pozostałych dwóch pokojów mieszkania. Muszę je sprawdzić. Nie mogłem dzisiaj w nocy spać. Słyszałem muzykę. Ktoś okropnie fałszował o 3 w nocy. Czy mogą mi to państwo jakoś wyjaśnić? To mgła tak przynosi muzykę. Kościelny spojrzał znacząco na żonę. Nie pleć głów, stary. Krzyknęła Alfreda Pagel i zbliżała się do Moka. Tam straszy. Zmarłe dziecko. Na morze domaga się pochówku. Paterz stamtąd ucieknie. Tak jak ci detektywi, którzy byli przed panem. Mok po nieudanych poszukiwaniach Wolfganga Kranickiego wrócił wieczorem do domu na Karwitzer Landstrasse w stanie alkoholowego upojenia, które mąciło mu myśli i plątało nogi. Zataczając się, pootwierał zamknięte pokoje i zlustrował dokładnie wszystkie kąty mieszkania. Nie znalazłszy niczego podejrzanego, z przyzwyczajenia wypił niepotrzebną już do usypienia butelkę piwa i o 9 wieczór runął w pościel. Tej nocy nie słyszał żadnej muzyki ani żadnych zwierzęcych odgłosów. Jego zegarek wskazywał 5:30, kiedy obudziły go 2 sprzeczne uczucia. Jego organizm pragnął wody, a jednocześnie chciał się jej pozbyć. Mok spełnił obie te potrzeby w kuchni, potem wrócił do sypialni, ubrał się i półprzytomnie wyszedł z domu. Przeszedł przez most na Wieprzy i ruszył szybkim krokiem w stronę cmentarza. Męczyło go pragnienie. Miał nadzieję, że szybko rozmówi się z grabarzem Kranickim i poszuka jakiejś knajpy, która pewnie już gościnnie przyjmuje rybaków po powrocie z nocnego połowu. Kątem lewego oka dostrzegł pasma mgły wypływające z wąskich ulic prowadzących na Marktplatz. Wyłaniały się z niej ukośne szczyty domków i wieża zamku króla Eryka. Kroki Moka niosły się po pustych ulicach. Mgła przenosi dźwięki, pomyślał. Na rogu Müllenstrasse przystanął, aby zapalić. Kiedy przypalał papierosa, aż drgnął. Chyba w jakiś niewiadomy sposób stał się wczoraj posiadaczem cudzej zapalniczki z pozytywką. Jego własna nie grała. Mok nie znosił pozytywek. Zgasił zapalniczkę i zaciągnął się mocno. Muzyka dalej grała. Właściwie nie była to muzyka, lecz jakaś kakofonia. Metaliczne dźwięki wydmuchiwane na organkach. Dobiegały one od strony Marktplatz. Skasowany radca kryminalny poczuł przypływ furii. Zaraz wyjdzie z piekła, pies Baskerville z ognistymi oczami. Warknął do siebie i ruszył w stronę, skąd pochodziły dźwięki. Mgła nie pozwalała sięgnąć wzrokiem dalej niż kilka metrów w przód. To też siedząca na krawężniku postać pojawiła się nagle, jak spod ziemi.
Pod czarnym kapturem błysnął jakiś metal. Mok wyjął Waltera z kieszeni i kucnął w odpowiedniej odległości, aby zobaczyć metaliczny przedmiot i twarz siedzącej istoty. Wrzasnął przeraźliwie i odskoczył, mimo iż wcale nie widział jej oblicza. Wystarczył mu widok jej palców. Były zarośnięte cienkimi błonami. Drobne dłonie trzymające organki przypominały płetwy. Zegar na ratuszu wybił 4 kwadranse. Mok odruchowo wzniósł wzrok ku górze i zaczął liczyć gongi godzin. Usłyszał tylko 3. Mok stał sam na myląc trasę. Istota zniknęła. W oddali milkły kakofoniczne dźwięki. Spojrzał na zegarek. W wysłużonym Junghansie chyba pękła sprężyna. Wskazówki latały luźno wokół tarczy. Mok poczuł mrowienie na karku. Już rozumiał, dlaczego w mieście panowała taka pustka. Przed chwilą na ratuszu wybiła 3. Godzina upiorów. Stał dokładnie po środku drogi pomiędzy domem na Karwitzer Landstrasse a cmentarzem. Intensywnie myślał. Powrót do domu mógłby skończyć się tym, czym skończyło się przedwczorajsze poranne zaśnięcie. Ciężkim letargiem do południa, który uniemożliwił mu spotkanie z grabarzem Kranickim. Pozostawał mu zatem jeden, już wcześniej obrany kierunek. Cmentarz. Postanowił zobaczyć ów grobowiec z czerwonej cegły, w którym mieszkał stary grabarz i mumifikator zwierząt, Kranicki senior. Może Rob, jeśli żyje i z jakichś powodów się ukrywa, gdzieś tam przyjdzie, aby zapalić świeczkę przyjacielowi w święto zmarłych. Może uczyni to w nocy, by nikt go nie zobaczył. A potem zajdę do Kranickiego juniora, pomyślał, jeśli jest pijakiem, to nawet o tak barbarzyńskiej godzinie powinien mieć piwo w domu. Z trudem przełknął ślinę. Wydawało mu się, że podrapała go ona po gardle. Podjął decyzję. Cmentarną ciemność rozświetlały świeczki, których było dość sporo, nawet jak na Wigilię Wszystkich Świętych. Mgła snuła się po ziemi. Wystawały z niej bezlistne drzewa i krzyże nagrobków. Na niebie pojawił się księżyc. Świecił jasno nad iglicą kościoła świętej Gertrudy. Mok poczuł dreszcz strachu. Miał przewidzenia. Zdawało mu się, że nad grobami unoszą się jakieś szepty. Lejkami przemykały cienie. Drżącymi rękami zapalił papierosa i ruszył w stronę 2 potężnych grobowców. Jeden z nich był zbudowany z czerwonej cegły. Mok podszedł do żelaznej kraty i odruchowo za nią pociągnął. Rozległo się skrzypienie żelaza. Jakiś ptak odfrunął z gałęzi. Nie wystraszył jednak Moka, który był całkowicie skoncentrowany na tym, co widział, a widział otwartą bramę grobowca. Wchodząc do niego, starał się robić jak najmniej hałasu. Gdzie ty tu mogłeś mieszkać? Zapytał w myślach mumifikatora zwierząt i zaraz odpowiedział sam sobie. Jeśli ty mieszkałeś, to tylko pod grobowcem. Zapalił zapalniczkę. Choć w grobowcu było kilka nisz, tylko jedną z nich zajmowała trumna. Widniał nad nią napis Gustaw Kranicki, balsamista, urodzony 14 lipca 1857 roku, zmarły 6 grudnia 1927. Rekieszczat in pace. Mok zaczął przeszukiwać posadzkę grobowca. Pod jego dłońmi i stopami szeleściły suche liście. Nagle drgnął. Znalazł uchwyt. Pociągnął go mocno i z niemałym trudem otworzył żelazny włas, który odsłonił ciemną, cuchnącą dziurę. Moka zapiekły palce od rozgrzanej zapalniczki. Wyszedł na zewnątrz i po chwili wrócił z dużą, do połowy wypaloną świecą, którą zabrał z jakiegoś grobu. Przystawił ją do ciemnego otworu. Tkwiła w nim masywna i po amatorsku zrobiona drabina. Wahał się przez chwilę, czy zejść teraz, czy poczekać, aż nastanie dzień. Ciekawość przeważyła. Przeżegnał się i, nie wypuszczając z ręki świeczki,
zaczął schodzić po drabinie. Nie było to bezpieczne. Posługiwał się tylko jedną ręką. Drabina ostrzegawczo trzeszczała pod jego ciężarem, a w jamie mógł czaić się nieznany napastnik. Z trudem zszedł na dół, a podeszwy jego trzewików oparły się o nierówne klepisko. Znalazł się w dławiącym smrodzie. Przełknął ślinę, aby nic wymetować. Pomieszczenie było dość duże. Liczyło na oko 3 na 3 metry, a wysokie było na najwyżej 2. Niedbale otynkowane i przedłużone fundamenty pełniły funkcję ścian. Pod jedną z nich stało łóżko, na którym leżała pierzyna pełna jakichś zacieków. Łóżko było zbite z desek, a narzędzia do tego służące, siekiera i młotek, leżały na klepisku. Pod drugą ścianą stało krzesło i stół, pod którym poniewierały się jakieś deski, zardzewiałe rury, najwyraźniej znalezione na śmietnisku. Pod trzecią fizharmonia. Ostatnia ściana, przy której stała drabina, zasłonięta była podartą kotarą. Mok postawił świecę na stole i podszedł do kotary. Szarpnął nią gwałtownie i odciągnął. Skamieniał z grozy. W nikłym płomyku świeczki dostrzegł cuchnące fekaliami wiadro z deklem, a obok niego zabalsamowane zwłoki dziecka. Wstrzymując oddech, zbliżył do nich świecę. W jej płomieniu widział poszarpaną ranę w czaszce. Podniósł z klepiska siekierę i przyłożył ją do rany na głowie dziecka. Rozmiary ostrza i dziury w kości idealnie do siebie pasowały. Mok dzierżył w rękach narzędzie zbrodni, a przed sobą miał ofiarę. Co więcej, był w domu zbrodniarza. Pozostawało tylko najistotniejsze pytanie. Kto tu mieszka? Ktoś, kto w nocy wychodzi na wyprawy po śmietnikach, a w dzień śpi w tym schronie. Ktoś, kto gra na fizharmonii, która, o czym jako były ministrant Mok doskonale wiedział, jest substytutem organów. A na organach gra organista, któremu przysługuje honorowy tytuł kapelmistrza. Czyż Heinrich Rob nie szczycił się takim właśnie tytułem? Mok odrzucił siekierę i chwycił się za nos, po czym ustami wciągnął stęchłe powietrze. Zbliżył się do fizharmonii. Leżały na niej oprawione skórę nuty, jakieś zeszyty. Zaczął od tych drugich. Pięciolinie zapełnione były jakimiś niekształtnymi, powykręcanymi figurami wśród kleksów atramentu. Radca kryminalny domyślił się, że są to klucze wiolinowe, nieudolnie nowo zgrane grubą stalówką. Inny zwykły liniowy zeszyt zapisany był w całości wielokrotnie powtórzoną modlitwą Ojcze Nasz, którą poprzedzała osobliwa preambuła. Muszę ładnie pisać i grać na pianinie. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. I tak wiele razy, aż do końca zeszytu. A Hans Rob, syn kapelmistrza, zapytał Mok. Jaki był i co się właściwie z nim stało? Jak utonął? Który to jego grób? Ktoś tam przychodzi w święto zmarłych? Był nieudany. Alfreda Pagel poruszała sękanymi palcami po stole, jakby grała na pianinie. Źle czytał i pisał. A właściwie nie pisał, tylko bas grał. Mokowi przyszła do głowy nagła myśl. Podniósł nakrywę fizharmonii i przyjrzał się uważnie jego brzegowi. Był pokryty twardą, ze skorbiałą brunatną cieszą. Radca kryminalny wyobraził sobie, jak subtelny kapelmistrz Heinrich Rob nie może znieść takiej nuty, źle zagranej przez kalekiego syna i spuszcza ciężką nakrywę klawiatury na palce chłopca. Grać wcale nie potrafił, a jego ojciec tak tego pragnął. Nie pomogły prośby i groźby. Jeszcze jednej rzeczy Mok nie przejrzał. Teraz postanowił to zrobić. Sięgnął po oprawione w skórę nuty leżące obok zeszytów. Każda strona była opieczętowana. Parafia świętej Gertrudy w Darłowie. Kapelmistrz i organista parafialny Heinrich Rob. Odbite tuszem powykręcane litery nie tylko wskazywały na właściciela nut. Oskarżały też mordercę. Mok do końca doprowadził swoje śledztwo. Kiedy znalazł się na powierzchni ziemi, oparł się ciężko o wewnętrzną ścianę grobowca.
Głośno i zachłannie wciągnął do płuc powietrze pachnące odpadłymi liśćmi. Opanował w ten sposób z najwyższym trudem chęć zanieczyszczenia wnętrza. Wiedział, że musi zachowywać się cicho. Nie mógł spłoszyć byłego kapelmistrza, który może wraca do swojego domu z wyprawy po śmietnikach. Kryjąc się ze grobami, ruszył wolno przez cmentarz, aż dotarł do kościoła i domu Augusta i Elfriede Pagel. Usiadł na ławce pod ich oknem. Rozjaśniało się. Mógł nie czuł zimna. Palił papierosa i nie mógł pozbyć się pewnej natrętnej myśli. Kilka dni temu zegar na wrocławskim kościele świętej Elżbiety wybił południe, a jego zegar salonowy uczynił to 3 minuty później. Te 3 minuty wypełnił swoim monologiem wrocławski król przypraw Richard Robb, ojciec Heinricha i dziadek Hansa. 180 sekund było teraz monomanią Eberharda Mocka. Dziękuję za komplement, panie prezesie. Mock nie starał się nawet ukryć rozdrażnienia w swoim głosie. To, co teraz powiem, nie będzie tak miłe, zwłaszcza dla mężczyzny w zaawansowanym wieku i słabego, jak słyszę, zdrowia. Muszę to jednak powiedzieć. Od lat mam do czynienia z zaginięciami i wiem jedno. Najczęściej... Wiem, co pan chce powiedzieć. Przerwał mu Rob. To rzeczywiście bardzo bolesne i nie chcę tego słyszeć od pana. Jakkolwiek, bardzo pana szanuję, jest mi pan obcy. Powiem to sam. Zaginięcia najczęściej dotyczą ludzi chorych psychicznie. To bardzo możliwe, że mój syn Heinrich załamał się po tragicznej śmierci mego Hansa. Stracił pamięć. Gdzieś się wałęsa, śpi pod mostem. Tak, to bardzo możliwe. Musi pan o czymś wiedzieć, panie radco. Rob ciężko westchnął. Nie kochałem mojego syna. Nie kochałem mojego jedynego syna. I za te wszystkie lata obojętności wynagradzę go całym moim majątkiem. Jeśli jest chory psychicznie, moi lekarze go wyleczą. Jeśli popełnił jakieś głupstwo, moi adwokaci go wybronią. A odwrotna sytuacja. No cóż, mój syn nie dostanie ani grosza, a cały spadek zapisze sierocińcowi Mater Dolorosa. Tylko w jednym, jedynym wypadku. Tylko wtedy, kiedy pan go nie znajdzie. Bo po panu już nikomu nie zlecę tego śledztwa. Nie ma nikogo lepszego od pana w całych Niemczech. W dniu, kiedy mi pan oznajmił, że nie znalazł Heinricha, składam podpis pod testamentem, w którym zarząd sierocińca otrzymuje wszystko. Widzi pan, jaka spoczywa na nim odpowiedzialność? W pańskich rękach los mojego syna. Elfriede Pagel wyszła z domu z pustym wiatrem. Podchodząc do studni, ujrzała Mocka. Dzień dobry. Mock zrobił sztuczny grymas, który miał być uśmiechem. Dzień dobry. Pagel odstawiła wiadro i zaniepokojona zbliżyła się do mężczyzny. Co? Nie mógł pan spać? Straszy w domu na Karwitzlerstrasse. Wiem. Mock przedstawił godny pożałowania widok. Jego melonik był pogięty, płaszcz zabrudzony ziemią liśćmi. Buty powalane gliną. Jego usta były sine i drżące, a pod oczami wykwitały 2 ciemne sińce. Wypiłem wczoraj zbyt dużo, odpowiedział Mock zgodnie z prawdą. I kac mnie zerwał wcześniej rano. Niech mi pani powie, pani Pagel, jak wyglądał mały Hans, syn kapelmistrza. Strasznie wyglądał. Stara kobieta nerwowo wyłamywała palce. Miał wyczyszczone oczy i błony między palcami. Jego ręce były jak płetwy. Aż dziwne, że utonął. Kogoś takiego widziałem dziś w nocy, cicho odpowiedział Mock. On straszy wszystkich detektywów, których wynajmuje stary pan Rob. Z zapadniętych ust Elfriede wydostały się krople śliny. On nie chce, by znaleźli jego ojca. Nie wiem tylko dlaczego.
Nie, już nie będzie straszył. Mok wstał i uśmiechnął się szczerze i szeroko. Bo nie będę już szukał jego ojca. Jutro wyjeżdżam, jak tylko doprowadzę do porządku moją garderobę. Do widzenia, pani Pagel. A nie mówiłam? Stara kobieta biegła za odchodzącym Mokiem i krzyczała. Wszyscy detektywi skąd wyjeżdżają? Bo w tym domu straszy. Następnego dnia rano Mok wyjechał do Wrocławia. Wróciwszy do domu, przespał noc bardzo dobrze i to bez zastosowania alkoholowego środka nasennego. Nie słyszał żadnych dźwięków, żadnego fałszowania na organkach. Już dlatego, że w nocy z 1 na 2 listopada 1932 roku nie było w Darłowie śladu mgły. A wiadomo, że z mgły wyłaniają się różne dźwięki i postaci. Czytał Jacek Brzezowski.